Niemiecki właściciel, polska ziemia i Chińczycy. W Trzciance nie będzie odbudowy ulicy Kościuszki, gdyż odnalazł się właściciel terenu i domaga się swoich włości. Mieszkańcy liczyli na odbudowę centrum, ale plany się zmieniły. Będzie kolejny market. Nie wypowiadam się na ten temat. Jak tak nie dbają o to, to tak będzie dalej, bo nikt nie dba o tą Trzciankę. Właściciel jest obywatelem Niemiec, ale po śmierci swojego dziadka odziedziczył grunty w Trzciance. Jak się okazało, kilkadziesiąt lat temu bezwartościowe, teraz drogocenne. Ale prawdopodobnie nie tylko grunty należały do jego dziadka. Jak budowali ten blok, to metr pod ziemią znaleźli dużą skrzynię srebra. Ja to widziałem osobiście. To może to srebro jest... A jak ten blok budował... To na kogo? To było po wojnie. Miasto do tej pory rozbudowywało się w najlepsze, ale teraz nowe plany zagospodarowania pójdą w niepamięć. Dlaczego wcześniej miasto i projektanci ulicy Kościuszki nie poinformowali mieszkańców o niepewnych gruntach? Wiązało na nas zakaz, po prostu wręcz konieczność zachowania pewnej poufności. Nie mogliśmy tego artykułować. Ale to nie najgorsza wiadomość dla mieszkańców. Mimo, że praca będzie dla 120 osób, to bezrobocie trzcianeckiej ludności nie zmniejszy się. Miejsca pracy oczywiście będą, ale jak się okazuje, nie będą tu pracowali ani mieszkańcy Trzcianki, ani najbliższej okolicy, tylko Chińczycy. No więc jest to rzeczywiście informacja, która na pewno poruszy lokalną społeczność. Właściciel chce zatrudnić Azjatów, bo to oni najlepiej znają produkty ze swoich sklepów. Poza tym są przyzwyczajeni do pracy na 24-godzinne zmiany. Władze miasta chciałyby zmniejszyć bezrobocie w ich gminie, ale niestety nie mają wpływu na to, kogo zatrudni obywatel Niemiec. No trudno, jeżeli tak ma być, no to jeszcze Chińczycy, którzy u nas będą pracować, mam nadzieję, że w naszych sklepach będą kupować, także my na tym także zarobimy. Obiekt handlowy ma być otwarty całą dobę, 7 dni w tygodniu. Właściciel poinformował o tym lokalne władze. Jak się okazuje, Trzciankę Chińczycy odwiedzą nie po raz pierwszy. Prawdą się staje, że Chińczycy w Trzciance już byli, prowadząc pewien interes. Teraz po prostu się rozrośli i musimy się z tym pogodzić. W ciągu najbliższego roku miał zakończyć się remont ulicy Kościuszki, ale centralne miejsce Trzcianki zachwycać będzie trzypiętrowym budynkiem o powierzchni 1500 m2. Za kilka tygodni rozpoczną się prace budowlane, a za rok Trzcianka stanie się małymi Chinami z niemieckim kapitałem.